Mam pytanie. Masz na sobie te same ciuchy co wczoraj? Są jeszcze czyste. Nie oceniam. Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać. I tak ładnie wyglądasz. O, dziękuję. Chciałabym umrzeć jak Eugene. Od udaru? Nie. Ze starości. Mieć długie życie. Ty? Nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi. Kto to mówi? Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu. Dziś mam trapery. Wiesz, jak ty zginiesz? Niech zgadnę. Zabijesz mnie? Popsułam ci dowcip? Nie! Może! Spierdal! Sorry. Hej, chcemy zajrzeć do tych domów? Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy. Co wiesz o tej okolicy? To kolejne ewakuowane osiedle. Zarażeni prawie nigdy tu nie docierają. Przeważnie łapiemy ich przy granicy. Fajne przyczepy. Takie małe, przenośne domki. Myślisz, że ludzie naprawdę w nich podróżowali? No, ty byś nie chciała? Gdybym żyła przed epidemią, pewnie. Zwiedziłabym cały kraj. Mogłabyś też wyjechać za granicę. Może kiedyś wyjedziemy. O, marzenia. Jesse często opowiadał o Kanadzie. Mówił, że są tam takie wielkie wodospady. Bardzo chciałabym zobaczyć. Serio? Przecież on uwielbia Jackson. Każdy ma jakieś marzenie. Co dziś robisz? Myślałam, żeby zaprosić Joela na film. O! Między wami w porządku? Tak. A jaki film chcecie obejrzeć? Co lubi Joel? Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. O, rany. Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia. O nie. Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później? Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na samki. Brzmi fajnie. Ha. Chcesz się potem spotkać? Okej. Może zagram ci na gitarze? No dobra. O czym jest Curtis i Żmija 2? No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś.
to ciekawsze niż się spodziewałam. No i ten młodszy, Żmija, jest ninją. Straszny z niego twardziel. A ile ma lat w pierwszym filmie? 10. Czekaj, a ile ich w ogóle nakręcili? Chyba 4? Rany. Joel widział ostatni w kinie. Niezła jazda, co? Tak. Myślisz, że ktoś na świecie jeszcze kręci filmy? No pewnie. Skąd wiesz? Może wszyscy są jak my. Próbują tylko przeżyć z dnia na dzień. No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś ma kamerę... Chwila, czekaj. Są jakieś piosenki autorstwa Eli? Dlaczego mi żadnej nie zagrałaś? No, nie wiem. No weź, zagrasz mi jedną? Dziś? Przemyślę to. Hej. Patrz, co znalazłam. Nie zbierasz takich kart z bohaterami? O, takiego nie mam. Dzięki, Dina. Kurwa, zrobiło się zimniej. Chyba tak. Zarażonych. Ilu potrzeba, żeby zabić łosia? Co najmniej jednego. Gdzie oni się pochowali? Znajdźmy ich. Więcej krwi. Słyszę ich w środku. Jak oni tam do chuja wleźli? A co ważniejsze, jak my tam wejdziemy?
Zobaczmy, czy uda nam się przejść na tyły marketu. Dobry pomysł. Żyjesz? Tak. Niezły rzut tak w ogóle. Dzięki. Wejście było zabarykadowane. Jak ten biegacz tu wlazł? Tak. Dobre pytanie. Jaki jest twój rekord zarażonych zabitych na jednym patrolu? To musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu. Było ich chyba kilkunastu. A twój? Kiedyś skosiłam chyba 20. To była cała grupa. Kurwa. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord. Dina, tędy. Więcej biegaczy. Bądźmy cicho. Zobaczymy, jak pójdzie. Już wszyscy? Tak. Chyba tak. Musimy jeszcze zająć się tymi w markecie. Obejdźmy budynek. Musi być tu jakieś wejście.
Eli, podsadź mnie. Dodaj. Idę. Dobra, dawaj. Tam w dachu jest wielka dziura. Chodź. Dzięki. Tam. Widzisz? No dobra. Spróbujmy się tam dostać. Eli, nie ugryzł cię? Nie. Tylko poobijał. Proszę, umrzyj ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz. No dobra. Spoko. Widzisz jakąś drogę? Nie wiem. Tędy. Udało się. Hej, mam tu alkohol. I kilka szmat. Proszę, baw się dobrze. Są zarodniki. Załóż maskę. Jasne.
Pamiętaj, nie mam ochoty strzelać ci w twarz. Kochana jesteś. Sporo zarodników, czyli są tu od dawna. Uważaj na tych dłużej zarażonych. No. To część supermarketu? Nie wiem. Myślisz, że jesteśmy nad nim? Zejdźmy na parter. Udało się.
Dostaję od tych ślepych chujów gęsiej skórki. Upewnijmy się, że reszta budynku jest czysta. A potem stąd spierdalamy. No i to rozumiem. Eli, znalazłam drzwi. Pomożesz? Mocno z kolan. Zrobię ci prezent. Chętnie go przyjmę. Masz. Dzięki. Uważaj z tym. Spoko, Lobo. To jeszcze nie koniec. Thank you.
Któryś się rusza? Nie. Wiesz co? Jesteśmy niezłe. No, chłopaki nie uwierzą, ilu załatwiłyśmy. Okej. Chodźmy do kolejnego punktu i odpocznijmy. Zasłużyłyśmy. No. Widzisz jakieś wyjście? Jak się stąd wydostać? Mogłybyśmy przejść tędy. Nic z tego. Mam lepszy pomysł. Po prostu wypchniesz mnie przez dziurę w dachu. Jasne. Kabel. No już. Ta. Otrzyma nas. No leć. No jasne. Okej, wystarczy. No to wchodzę.
Jak tu wejdziesz, to uważaj! Nieźle wieje! Tutaj! Coraz bardziej śnieży. Daleko do tego punktu? Jest za następnym miastem. To doprowadź. Daleko jeszcze? Kilka minut! Okej. Jest coraz gorzej! Zawracamy? Nie uda się nam! Już niedaleko! Wiem, maleńka. Wiem. Jedź dalej. Daleko jeszcze? Dina? Dina! Kurde. Ej, dzięki Bogu! Chodź! Tędy! Dokąd jedziemy? Zaufaj. Byłaś tu? Przejeżdżałam obok. Nie byłam w środku. No dobra, rozejrzyjmy się lepiej. Zamknięte na amen. Coś tam jest. Chyba widzę łóżko. Może ktoś tu mieszka. Widzisz inne wejście? Chyba nikogo tu dawno nie było. Muszę zobaczyć, co tam jest. No dobra. A co my tu mamy?
nie Kai. To musiało być Eugenia. Na pewno? No jasne, nikt inny nie bawiłby się takimi bzdetami. Ale po co to przede mną chował? To na pewno dom Eugenia. Był świetlikiem? Służył z Tomim. Nie wiedziałam. No, odwalali różne chore akcje. Na przykład? Mówił, że wysadził posterunek w denwerskiej strefie. Zginęło 3 żołnierzy. I 2 cywili. Jezu. Mówił też, że razem z Tomim torturowali jakąś szychę z Fedra. Nie wiem, jakoś nie widzę Tomiego w takiej roli. Zdziwiłabyś się. Jak to? On i Joel robili różne rzeczy, żeby przetrwać. Boże, to Tommy i Eugene. Ale z nich dzieciaki. Światła, grzejniki. Musi być tu gdzieś jakiś agregat. Zostawił rodzinę i dołączył do świetlików. Nieźle. Eugene.